Dzisiejszy temat to nieśmiertelność duszy. Myślę, że w świecie filozofii takie pojęcie jak dusza nieśmiertelna jest dosyć enigmatyczne. Filozofia, jeśli próbuje w jakiś sposób podejść do sensu bytu człowieka, sensu jego istnienia, a jeśli odnosi się dodatkowo do nauki, to najczęściej sprowadza wszystko do czegoś podstawowego, czyli inaczej mówiąc, do przekazania gatunku. Czyli żyjemy po to, aby mieć potomstwo i aby rodzaj ludzki mógł dalej istnieć na tej planecie. Ale jako ludzie, którzy opierają wykładnie rzeczywistości, a szczególnie tej duchowej rzeczywistości na Piśmie Świętym, musimy znaleźć argumenty, które albo potwierdzą, albo zaprzeczą pewnym teoriom, które funkcjonują praktycznie rzecz biorąc we wszystkich religiach świata. Kiedy mówimy o trzech monoteistycznych religiach, a więc o judaizmie, islamie i chrześcijaństwie, to bez względu na wielkość populacji tych religii mamy do czynienia właśnie z monoteizmem, czyli wiarą w jednego prawdziwego Boga. I to właśnie tak w chrześcijaństwie, w islamie czy w judaizmie pojęcie nieśmiertelnej duszy ludzkiej istnieje. Być może jesteśmy zdziwieni tym faktem, że coś takiego może istnieć w judaizmie, gdzie oczywistym jest, a wynika to z Biblii, że coś takiego jak nieśmiertelna dusza w Piśmie Świętym nie występuje. Ale przecież także i hinduizm, i New Age, zaratustrianizm, sikhizm, czy nawet buddyzm, który nie mówi bezpośrednio o nieśmiertelności duszy, ale mówi o reinkarnacji, a więc o jakimś przeistoczeniu bytu. Wszystkie te religie wskazują nam na to, że jest jakiś większy sens niż tylko przekazanie gatunku. Ale jako chrześcijanie, skoro mamy skupić się na Słowie Bożym, musimy przyjąć takie założenie, że to nie dogmaty kościelne, ale to, o czym mówi Słowo Boże, jest absolutną prawdą, prawdą objawioną. To nie są przypuszczenia, to nie są dedukcje wynikające z przemyśleń ludzi, którzy zajmowali się tym tematem w przeszłości, ale mamy absolutnie niepodważalne dowody na to, że Pan Bóg uczynił nas jako istoty albo żyjące, albo martwe, żadnych pośrednich postaci człowieka nie ma. No więc żyjemy, a potem umieramy i jesteśmy pewnego rodzaju niebytem. Ale jak wygląda ten niebyt, za chwilę będę chciał na ten temat powiedzieć. Ale skoro mówimy na ten temat, który dotyczy właśnie życia po życiu, bo tak często mówi się o nieśmiertelności duszy ludzkiej, to musimy oczywiście zajrzeć najpierw do pierwszej księgi Mojżeszowej, do księgi Genezis, do rozdziału trzeciego i tam czwartego wiersza. Bo tam narodziła się idea nieśmiertelności duszy ludzkiej. Czwarty werset mówi tak. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Jedno z pierwszych kłamstw, jeśli nie pierwsze. Na pewno nie umrzecie. Oczywiście, gdybyśmy wzięli pod uwagę kontekst tej wypowiedzi, konfrontując ją z tym, co powiedział Bóg, że kiedy zjecie owoc z drzewa znajomości dobra i zła, umrzecie, to w rzeczywistości Adam i Ewa nie umarli natychmiast. To oczywiste. Ale niestety po pewnym czasie
Boże stwierdzenie stało się faktem i Adam i Ewa dzisiaj nie istnieją. W Księdze Samuelowej mamy pewnego rodzaju opis, który mówi nam o tym, jak Saul, pierwszy król izraelski, nie wypełnił zupełnie Bożej woli dotyczącej zwalczenia przeciwników Izraela, którzy stanowili dla tego narodu wówczas zagrożenie. I lud, czyli ci, którzy wojowali, pozabierali sobie pewne wartościowe rzeczy, które zostały obciążone klątwą przez Pana Boga i miały być albo zupełnie zniszczone, albo miały być przyniesione właśnie do świątyni Pana. I my czytamy, że Saul nie dopilnował tego, aby stała się rzecz, która została przewidziana i przepowiedziana przez Boga jako ta, która musi być spełniona. I czytamy w 1 Samuelowej, w 15 rozdziale, 22 i 23 wiersz. Samuel odpowiedział, spotyka się z Saulem i odpowiada Saulowi w ten sposób. Czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach? A mówi to w kontekście zwierząt, które zostały zabrane przez wojowników izraelskich, a które miały być unicestwione zgodnie z wolą Bożą. Czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, jak krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Można zadać sobie pytanie, dlaczego zacytowałem ten fragment. Fragment Księgi Samuela. Ano właśnie dlatego, że Bóg oczekuje od człowieka posłuszeństwa. Oczekiwał tego posłuszeństwa nie tylko od Saula, nie tylko od Samuela, który był Bożym prorokiem, ale oczekuje tego od każdego z nas. I w bardzo ciekawy sposób konfrontuje nieposłuszeństwo z tym, co dzisiaj praktycznie rzecz biorąc jest czymś absolutnie powszechnym w świecie religii, czy to monoteistycznych, czy politeistycznych. Zauważcie, że mówi o nieposłuszeństwie tak, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, czyli jeśli nie zachowasz woli Bożej, co zrobił Saul i niestety naraził się na to, że został odtrącony jako król Izraela przez Boga, to twoje nieposłuszeństwo jest porównywalne do czarów, do krnąbrności, a więc uporze w czynieniu swojej woli wbrew woli Boga, jak bałwochwalstwo, a więc oddawanie czci jakiegoś rodzaju bałwanom. Bałwochwalstwo od tego słowa pochodzi, od słowa bałwan. A więc jakimś rzeźbom, czymś, co przypomina czy to człowieka, czy zwierzę, czy ptaka. Coś, co było powszechne w Egipcie, co było powszechne w innych kulturach. I to tutaj piętnuje Samuel w imieniu Boga i mówi, że także oddawanie czci obrazom jest równoznaczne z nieposłuszeństwem. No więc jeśli mamy mówić na temat prawdy lub fałszu dotyczącego nieśmiertelności lub śmiertelności duszy ludzkiej, czy w ogóle takiego bytu jak dusza, to oczywiście musimy zgodzić się albo odrzucić to, co zostało napisane w tym objawionym Słowie Bożym, bo na tej podstawie my jako ludzie będący na tym miejscu, jako chrześcijanie, staliśmy się ludźmi wierzącymi. Bo chrześcijanie nie mogliby istnieć, gdyby nie Chrystus. Chrześcijanie nie mogliby mieć jakiegokolwiek autorytetu, gdyby nie Słowo, które zostało zapisane
o historii Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, czy potem w listach apostolskich. I to na podstawie tych wypowiedzi możemy zadawać pytania dotyczące w pewnym sensie treści filozoficznych, ale także tych treści, które związane są właśnie z naszą codziennością. Tak więc przejdziemy dzisiaj pokrótce po tych fragmentach Słowa Bożego, które mówią właśnie na ten temat. Kiedy mówimy o nauczaniu o nieśmiertelności duszy ludzkiej przez większość kościołów, tak jak już wspomniałem, to oczywiście ta nieśmiertelność musi opierać się na jakichś argumentach. Tych argumentów nie można znaleźć w Piśmie Świętym. Bo nawet jeśli ktoś próbuje doszukiwać się tych argumentów, chociażby w opisie spotkania Saula z wróżką z Endor, gdzie ona wywołuje duchy zmarłych ludzi, to taki argument też nie jest za bardzo mocny, dlatego że to, co widzi wróżka z Endor, to widzi postać jakby człowieka wyłaniającą się z ziemi. Gdyby Samuel jako prorok Boży był w niebie, a więc jego dusza byłaby w niebie, bo wiadomo, że ciało zostało pochowane, to wówczas Samuel musiałby się wyłaniać gdzieś z przestworzy, a nie z ziemi. To już pokazuje, że tu jest pewnego rodzaju opisowy obraz, który mówi o raczej działalności spirytystycznej tej wróżki. Zresztą o tym przed chwilą przeczytałem, że wróżbiarstwo jest takim samym grzechem jak i czary, jak krnąbrność, jak bałwochwalstwo. No więc można by jeszcze tutaj doszukiwać się innych fragmentów, które w podobny sposób wskazują na zachowania, których Bóg nie akceptuje, ale nie są to absolutnie dowody, które mówią o tym, że istnieje nieśmiertelna dusza. No ale spróbujmy udowodnić to na podstawie Pisma Świętego. Po pierwsze, musimy sięgnąć do Księgi Daniela, bowiem tam znajdujemy coś, co pokazuje nam pewnego rodzaju proces, bardzo istotny proces w tym, czy człowiek może znaleźć się w tym obszarze nieśmiertelności, niezależnie od tego, czy ujmiemy to jako duszę, czy jako w ogóle fizyczną postać. Czytamy, i myślę, że wszyscy chrześcijanie o tym mówią, że można osiągnąć nieśmiertelność pod warunkiem weryfikacji sądowej, Bożej weryfikacji sądowej. Wszyscy mówią o sądzie. Bardzo często pojawia się to w słowie sąd ostateczny. Logicznie ujmując, można zadać pytanie, na jakiej podstawie dzisiaj mieliby się znajdować w niebie ludzie czy ich dusze, zanim nastąpi sąd ostateczny? Bo weryfikacja przyszłych mieszkańców Królestwa Bożego ma się odbyć na podstawie sądu. No więc, jeżeli dzisiaj próbujemy kogoś umieścić w niebie, czy to w piekle, to właściwie trudno to zrobić, bowiem, jak większość chrześcijan wierzy, sąd dopiero nastąpi w momencie, kiedy powróci Chrystus. No więc popatrzmy, o czym mówi Daniel w 7 rozdziale od wiersza 9. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. To jest ta podstawa, na której możemy budować dalsze rozważania dotyczące przyszłości naszej, czy w ogóle przyszłości rodzaju ludzkiego w kontekście Bożego zbawienia lub potępienia. No ale możemy zadać pytanie, to w takim razie
Czy ten sąd w rzeczywistości będzie sądem ostatecznym, a więc takim sądem, który odbędzie się dopiero wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie? Czy być może ten sąd mógłby odbywać się wcześniej? Siódmy rozdział Księgi proroka Daniela pokazuje nam wielkie zainteresowanie Daniela dotyczące tego tematu. I czytamy w nim, w tym siódmym rozdziale, prośbę Daniela o to, aby mógł zrozumieć to widzenie, bo wydawało się mu czymś zupełnie abstrakcyjnym i niezrozumiałym. Przy kolejnych odsłonach, a jest ich tutaj trzy, anioł wyjaśnia Danielowi ten cały problem. Mianowicie, ja posłużę się tylko pewnymi fragmentami. Kto chce, może przeczytać siódmy rozdział Księgi proroka Daniela i zauważy tam pewne bardzo interesujące rzeczy. Po pierwsze, siódmy rozdział rozpoczyna się od wizji Daniela dotyczącej czterech zwierząt, które pojawiają się jako symbole poszczególnych imperiów, począwszy od Babilonii, skończywszy na ostatnim, czwartym imperium. Potwierdza to werset 17 tego samego rozdziału. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Mamy więc tu już odniesienie do wieczności. Do wieczności, w której znajdują się święci, a więc ci, którzy zostają zbawieni. No więc analizując tą wypowiedź Daniela, czy właściwie wypowiedź anioła, który wyjaśnia Danielowi, możemy powiedzieć, że dopiero wówczas, kiedy te potęgi czy imperia znikną, zejdą z areny dziejów, wówczas święci Najwyższego otrzymają królestwo. Zobaczmy dalej. Kolejne wyjaśnienie anioła. Czytamy werset kolejny, 24 i dalej. A 10 rogów znaczy, tutaj mamy jak gdyby dalszy ciąg historii tego czwartego zwierzęcia. Zwierzęcia, które nie było podobne do żadnego istniejącego na ziemi. Oczywiście jest to symbol, symbol czwartego imperium, jakim był Rzym. I właśnie z tego rzymskiego imperium zaczyna powstawać coś innego. 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i połowy czasu. Potem odbędzie się sąd, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. I dalszy werset mówi, powtarzając słowa wcześniejsze anioła, że królestwo i władza i moc otrzymają święci Najwyższego. Znowu przyjrzyjmy się temu fragmentowi Słowa Bożego, by zrozumieć, co anioł przekazuje Danielowi. Po pierwsze, wiemy, że Imperium Rzymskie upadło i więcej takich imperiów jak babilońskie, medoperskie, greckie, czy w końcu rzymskie nie powstało na ziemi. Są pewne siły i zawsze one istniały, które przeważają, ale nigdy więcej jedna potęga nie rządziła całym cywilizowanym światem, jak te cztery po kolei funkcjonujące. Czytamy tutaj już od 24 wiersza, że na tym imperium miała powstać pewnego rodzaju siła, która charakteryzuje się czymś szczególnym. Po pierwsze, że na wskutek walki obali 3 królów, bo z tego imperium miało powstać 10 królestw i tutaj moglibyśmy wymienić poszczególne królestwa, które powstały po upadku Imperium Rzymskiego. I ten jeden róg, który tutaj jest opisany, działa bardzo prężnie i w sposób szczególny. Pokonuje 3 królów,
staje się siłą, która będzie zwalczać, czy zwalcza świętych Najwyższego. Kiedy mówimy o świętych, to mówimy o ludziach, którzy chcą żyć zgodnie z wolą Bożą. Można zadać pytanie dzisiaj, jaka siła po Imperium Rzymskim nie tylko dzierżyła władzę nad królami ziemi, ale także zadawała śmiertelny cios ludziom, którzy chcieli żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Myślę, że w historii nie znajdziemy zbyt wielu możliwości, które by pozwoliły nam zidentyfikować taką siłę. Poza tym mamy jeszcze jedną informację, która mówi nam o zmianie czasu i prawa, czyli zakonu Bożego. To wszystko wskazuje tylko i wyłącznie na jedną potężną siłę, która istnieje do dzisiejszego czasu, z którą czy na szczęście, czy niestety liczyć muszą się wszyscy. Tą potęgą jest chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo, które w pewnym momencie wzięło inny kurs niż ten, który wynikał z działalności apostołów i tego, co zostało przez nich napisane w listach apostolskich czy w Ewangeliach. Wiemy, kto przez cały okres średniowiecza walczył z tymi, którzy chcieli przyjąć Słowo Boże, Pismo Święte za jedyny autorytet mówiący o zbawieniu i relacji z Bogiem. No więc to chrześcijaństwo, które najpierw było zwalczane za czasów apostołów przez Heroda, a później przez Nerona, rzymskiego cesarza, zmieniło swój charakter. To chrześcijaństwo prześladowane stało się chrześcijaństwem prześladującym chrześcijan i nie tylko chrześcijan, bo wiemy doskonale, że ten proces także uderzał w ludzi niewierzących w Boga Biblii. A więc czy to Indian w Ameryce Południowej, czy także i w Ameryce Północnej, czy to chrześcijan w Europie, chrześcijan tych, którzy można ich nazwać ortodoksyjnymi, którzy ściśle trzymali się Słowa Bożego. Ale co to ma wspólnego właśnie z nieśmiertelnością duszy? Ano ma i to bardzo wiele. Dlatego, że na tej podstawie mamy pewnego rodzaju wgląd w wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, które będą miały miejsce jeszcze w przyszłości. Umiejscowiliśmy w czasie sąd poprzez czytanie tych fragmentów. Zauważmy, że 10 werset 7 rozdziału Księgi proroka Daniela pokazuje nam, że zasiadł sąd, a późniejsze fragmenty pokazują, że ten sąd zasiada po upadku Imperium Rzymskiego w czasie panowania tej kolejnej siły, którą utożsamiliśmy z tym powszechnym chrześcijaństwem i że w tym czasie ten sąd będzie rozważał przypadki ludzkie. No więc popatrzmy na to, jak wygląda ta sytuacja. Sąd z całą pewnością musi się rozpocząć przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przeczytamy za chwilę fragment z listu do Tesaloniczan, zrozumiemy, że decyzja dotycząca każdego poszczególnego człowieka, tak tego, który umarł, jak i tego, który żyje, musi być podjęta przed przyjściem Pana Jezusa. Dlatego, że w momencie Jego przyjścia będzie już dokładnie wiadomo, kto zostanie zabrany z tej ziemi do Jego Królestwa, o którym mówi Słowo Boże. Ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze przeczytajmy kilka fragmentów z innych ksiąg czy listów apostolskich ze Słowa Bożego. Czytamy w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i w 10 wierszu, takie słowa. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre
czy złe. Wszystko ma swoją wartość. Także i zło ma swoją wartość. Każdy ma odebrać zapłatę. W Ewangelii Jana Pan Jezus w 5 rozdziale, tam zapisane są Jego słowa, mówi w ten sposób. 28 i 29 werset. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili czyny złe, na zmartwychwstanie potępienia. Znowu popatrzmy uważnie na to, o czym mówi Jezus Chrystus. Pamiętajmy, że mówi to sam Bóg. Jezus Chrystus jest Bogiem. I mówi On o tym, że nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. Pomyślmy przez chwilę, jeżeli wiele religii lokuje nieśmiertelną duszę ludzką w niebie, to dlaczego ten głos mieliby usłyszeć umarli, a nie ci, którzy znajdują się już w niebie? Wydaje się to mało logiczne. Chrystus mówi, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Jeżeli byśmy podzielili istotę człowieka na te dwa byty, jeden materialny, a więc nasze ciało, fizyczny, składający się, jak często mówimy, z prochu ziemi, a więc z pierwiastków, które tworzą nasze ciało, i jakiejś duszy, no to oczywistą rzeczą jest, że nic, co jest materialne, nie może usłyszeć czegokolwiek. Bo słuch jest czym? Immanentną częścią istoty ożywionej. Jest zmysłem. Zmysłu nie mają rzeczy martwe. No więc dlaczego umarli jako proch? Bo przecież Biblia mówi, boś proch i w proch się obrócisz, mieliby usłyszeć ten głos, kiedy ich dusze, a więc to, co jest nieśmiertelne w człowieku miałyby się znajdować w niebie, w piekle, czy jak mówi Kościół powszechny, w czyśćcu. Jest to zupełnie nielogiczna dedukcja. W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale i w 27 wierszu, jest cytat z wypowiedzi Jezusa. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zauważmy, że do tej pory czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego, które mówiły nam o tym, że każdy otrzyma zapłatę za uczynki swoje, czy dobre, czy złe. Tutaj powiedziane jest, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Czy jako dusza nieśmiertelna, czyli ten byt niematerialny, który jest immanentną częścią nas, w momencie, kiedy ciało staje się prochem, czyli zmierza do rozkładu, ten duch miałby się unosić do nieba, to czy to nie byłaby nagroda dla tych, którzy znaleźliby się w niebie jako dusze nieśmiertelne? Albo czy to nie byłaby kara, czyli zapłata za grzeszne postępowanie, gdyby ci ludzie mieli znaleźć się w piekle? Tutaj ten fragment Słowa Bożego bardzo wyraźnie nam mówi, w wypowiedzi Jezusa Chrystusa, że ta zapłata, niezależnie od tego, czy ulokujemy tego człowieka jako duszę, czy jako cała postać materialna i duchowa w niebie, czy w piekle, byłaby oczywiście nagrodzona czy ukarana za swoje postępowanie, ale dopiero w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak więc dzisiaj, znowu z logicznego punktu widzenia, nie możemy lokować nikogo w takich miejscach jak piekło, niebo, czy jakieś pośrednie miejsce, dlatego że Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł. Nagrodą zbawionych jest Królestwo Boże. Ale to Królestwo nie może otrzymać ktoś przed przyjściem Chrystusa na podstawie tej wypowiedzi, jaką mamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i w 27 wierszu.
W Apokalipsie, a więc w objawieniu świętego Jana w 6 rozdziale i od 15 wiersza czytamy takie stwierdzenie. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień gniewu jego, a któż może się ostać? To koresponduje z innymi wypowiedziami Apokalipsy i pokazuje nam moment pojawienia się Chrystusa na tej ziemi. Czyli paruzja, powtórne przyjście Chrystusa. Reakcja ludzi, którzy postępowali w sposób niezgodny z Bożym prawem, jest taka, a nie inna. Uciekają, próbują się ukryć przed tym, który nadchodzi. Dokładnie to samo uczynił Adam z Ewą w momencie, kiedy złamali Boży zakaz spożycia owocu z drzewa wiadomości dobra i zła. Tak więc widzimy, że już w tym momencie ludzie doskonale zdają sobie sprawę, jaka będzie zapłata za ich czyny, skoro próbują się ukryć. W 20 rozdziale i w 11 wierszu w tej samej księdze Apokalipsy czytamy: i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Zobaczmy, że mamy nawiązanie tutaj do księgi proroka Daniela, do 7 rozdziału, gdzie tym razem Jan, uczeń i apostoł, widzi wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. To jest właśnie ten sam tron sądu, na którym siedział Bóg i który rozpatrzył wszystkie przypadki ludzkie od początku istnienia ludzkości na tej planecie. I w tym 20 rozdziale kolejny werset mówi nam tak. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I tutaj na chwilę zatrzymajmy się. Czyż to nie świadczy o tym, że w niebie znajdują się istoty, które umarły? Jest tutaj powiedziane, widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. W jaki sposób te istoty mogły znaleźć się przed Bożym tronem? Czytamy dalej. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Stąd również możemy wyciągnąć bardzo oczywisty wniosek, że to pojawienie się umarłych małych i wielkich przed tronem nie jest niczym innym jak zapisem ich życia w księdze, która tutaj jest wspomniana. Kiedy chcemy znaleźć pracę, to najczęściej proszą nas o co? O CV. Czy CV więcej mówi pracodawcy o nas, niż my stojący przed nim? Zauważcie, że wiarygodność tego zapisu w przypadku Boga jest absolutna. To nie jest coś, co można w jakiś sposób wypaczyć, wymyślić, skłamać. My w CV możemy napisać różne rzeczy, chociaż niektóre z tych, chociażby nasze wykształcenie, są weryfikowalne. I tutaj, jeżeli ktoś chce zweryfikować bez problemu, będzie w stanie sprawdzić, czy my rzeczywiście mamy takie wykształcenie, jakie podaliśmy w CV. Tutaj w tym przypadku wszystko jest sprawdzalne. Każdy przypadek, każde nasze zachowanie jest dokładnie zapisane i jest powiedziane, że osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. No więc jeszcze jeden wniosek. Sąd rozpoczyna się i kończy się, zanim ci, którzy umarli, zmartwychwstaną, bo ciągle jest mowa właśnie o umarłych. Za chwilę przeczytamy też i o żywych.
Mamy w tym 20 rozdziale i w 5 wierszu coś bardzo interesującego, a co dotyczy właśnie tego momentu, w którym pewni ludzie nie zmartwychwstaną. 20 rozdział i 5 werset mówi tak. A inni nie ożyli, aż 1000 lat się skończyło. Jest to pierwsze zmartwychwstanie. A więc, gdybyśmy troszeczkę wrócili wstecz do 4 wiersza, mowa jest o tym, że w momencie, kiedy Chrystus pojawia się, zmartwychwstają tylko ci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie. A więc ci, którzy zostali uznani przez Boga jako ci, którzy mają osiągnąć zbawienie. A więc, jak często mówimy, jako ci, którzy mają znaleźć się w niebie. Natomiast ten 5 werset dowodzi, że inni, oprócz tych pozytywnie zweryfikowanych, czyli moglibyśmy powiedzieć ci negatywnie zweryfikowani, nie ożyli, aż skończyło się 1000 lat. Popatrzmy jeszcze na ten 4 werset 20 rozdziału. Co robią umarli stojący przed tronem? I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. To też bardzo interesująca informacja. Po pierwsze, jest mowa o jakimś sądzie, który nie jest tym sądem, o którym mówiłem wcześniej, kiedy Bóg zasiadał na tronie i odbywał się sąd. Bo tutaj czytamy, tam czytaliśmy w księdze proroka Daniela w 7 rozdziale, że Bóg zasiada na tronie. Tu natomiast widzimy inny sąd. Sąd, gdzie na trony zasiadają ci, którym dano prawo sądu. No i oczywiście możemy posłużyć się pewnymi fragmentami z innych miejsc Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane chociażby wypowiedzi Jezusa Chrystusa, że będziecie sądzić 12 plemion Izraela. Było to skierowane do apostołów. Tak więc zauważmy, że mamy jakiś inny sąd, który trwa w okresie 1000 lat. Ten pierwszy sąd, o którym mówi prorok Daniel, trwał znacznie wcześniej. I o tym też jeszcze przeczytamy dzisiaj. Ale ważną rzeczą jest, byśmy zdali sobie sprawę z faktu, że nie tylko Pan Jezus mówił o tym, ale apostołowie doskonale przyswoili sobie ten fakt. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł w 12 rozdziale od 22 wiersza napisał tak. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiesiech, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Ciekawe stwierdzenie apostoła. Po pierwsze, jest mowa o dojściu do celu. Jaki jest Boży cel dla człowieka? To oczywiste. Zbawienie wieczne. A więc przywrócenie człowieka do postaci doskonałej, fizycznej i duchowej. I apostoł Paweł mówi, że wy do tego jeszcze nie doszliście. Nie doszliście do celu, do pośrednika Nowego Testamentu. Nie stanęliście przed Jezusem Chrystusem. A dalej, w innym miejscu, w liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale od 13 wiersza, mówi tak. Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają. Żebyście popadali w smutek, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia. Otóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach pańskich,
że my, pozostawieni przy życiu do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli. Na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie z martwych wstaną pierwsi. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu, wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. Popatrzmy na ten fragment wypowiedzi apostoła Pawła. Po pierwsze, mówi on bardzo wyraźnie, że ani żywi nie wyprzedzą zmarłych, ani zmarli nie wyprzedzą żywych w dostąpieniu zbawienia. Wszystko dzieje się w jednym czasie. Jeżeli zbawienie byłoby możliwe już teraz dla tych, którzy umierają, to oczywistą rzeczą jest, że apostoł Paweł nie pisałby, że ci, którzy pozostaną żywi aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, nie wyprzedzą tych, którzy umarli. A więc ta prawda jest zawarta, można by powiedzieć, we wszystkich fragmentach Słowa Bożego mówiącego o zbawieniu człowieka. Nie ma czegoś takiego, co dawałoby sukcesywne wypełnianie Królestwa Bożego zbawionymi poprzez ich śmierć i separowanie jakiegoś nieśmiertelnego bytu, który miałby dostąpić możliwości przebywania z Bogiem. Ten sam apostoł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale od 39 wiersza pisze tak. A ci wszyscy, choć ze względu na swoją wiarę, stali się godni pochwały. Jest mowa o bohaterach wiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków o nich mówi. Nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. Znowu kolejny argument, który potwierdza ten fakt, że czy to był Henoch, który chodził z Bogiem, czy był to Abraham, czy ktokolwiek inny, nie mógł wyprzedzić tych, którzy mieli dostąpić zbawienia w przyszłości. My nie wiemy, gdzie znajduje się Henoch, my nie wiemy, gdzie znajduje się Eliasz, nie wiemy także, gdzie znajduje się Mojżesz, o którym mowa jest, kiedy Pan Jezus na Górze Przemienienia spotyka się z Eliaszem i Mojżeszem. Ale wiemy jedno. To Królestwo Boże, które jest przygotowane od założenia świata, zostanie przyznane wszystkim tym, którzy będą zweryfikowani pozytywnie na podstawie Bożego Sądu w jednym momencie i w jednej chwili. Nie ma czegoś takiego, co by różnicowało w czasie dostąpienie właśnie tego miejsca. 7 rozdział listu do Hebrajczyków, 19 werset. Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. A 10 rozdział i 1 wiersz mówi, albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Mamy mowę na temat doskonałości, tak w jednym fragmencie wypowiedzi apostoła Pawła, jak i w drugim fragmencie. Pokazuje nam, że doskonałość polega na nieśmiertelności osiągalnej jedynie jako dar Boży dla człowieka przywracającego mu stan pierwotny, a więc stan w momencie, kiedy Bóg powołał człowieka do istnienia. A co jest w stanie doprowadzić do doskonałości? Ten sam apostoł w 10 rozdziale, tym razem w 14 wersecie mówi, jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Tak więc ta doskonałość, która prowadzi do nieśmiertelności, do doskonałości,
do możliwości przebywania z Bogiem bez obawy, bez lęku i bez negatywnych konsekwencji jest ofiara Jezusa Chrystusa. Tak więc konkludując, możemy powiedzieć jednoznacznie na podstawie Słowa Bożego, że ten dualizm, który wymyślili filozofowie greccy, a szczególnie Platon, ten dualizm, który został przyjęty przez Kościół powszechny i nie tylko Kościół powszechny, jest wymysłem ludzkiej filozofii, a nie ma żadnych podstaw, które znajdowałyby się w Bożym Słowie. Człowiek istnieje, dopóki trwa w nim życie. Kiedy życie się kończy, człowiek zamienia się w proch. I moglibyśmy cytować tutaj i wypowiedzi Salomona, który twierdzi, że w tym samym dniu giną wszystkie myśli jego. Możemy cytować księgi psalmów, właśnie księgę psalmów i poszczególne psalmy, które mówią bardzo wyraźnie, że po śmierci nie ma żadnego bytu, nie ma myślenia, nie ma możliwości przemieszczania się czy znajdowania się w miejscach, które są niedostępne człowiekowi w jego fizycznej postaci. Niektórzy zadają pytanie w tym momencie, no dobrze, a w takim razie co z objawieniami ludzi, którzy czasem przychodzą i pojawiają się w postaci jakiejś takiej niby fizycznej, a jednak w rzeczywistości postaci nienamacalnej, niefizycznej. Jest to coś, o czym mówiłem wcześniej, a co dotyczyło Samuela wywołanego przez wróżkę z Endor. Są to duchy demonów, które przybierają postać człowieka i Słowo Boże ostrzega nas przed tym, że zanim przyjdzie Jezus Chrystus, takich sytuacji będzie coraz więcej. Kiedy duchy demonów będą przebierały postać ludzi nam bliskich, ludzi, których kochaliśmy, a którzy odeszli z tej ziemi i w ten sposób będą próbowali nas utwierdzić w świadomości, w takim przekonaniu, że jednak dusza nieśmiertelna istnieje. Ale jest to konsekwencja tego, co przeczytaliśmy na samym początku, tego pierwszego kłamstwa szatana, który powiedział, na pewno nie umrzecie. A więc jeśli mamy trzymać się Słowa Bożego, nie możemy przyjąć tej szatańskiej nauki, która próbuje rozdzielić, rozdwoić człowieka na tą część fizyczną i duchową. Nie ma takiej możliwości, a takiej możliwości nie daje nam Słowo Boże. Niech więc Pan Bóg pobłogosławi to Słowo w naszych umysłach i sprawi, że nie będziemy zaskoczeni, jeśli być może gdzieś spotkamy jakąś istotę, która jest zadziwiająco podobna do kogoś nam bardzo bliskiego, byśmy nie dali się uwieść temu złudzeniu, ale wiedzieli, że jest to próba oddziaływania na nas przez tego, który wymyślił to pierwsze kłamstwo. I fantastyczną rzeczą jest, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas był pierwszy czy ostatni, ale chce wszystkich nas powołać do istnienia w tej fizyczno-duchowej rzeczywistości. A więc nadal pozostaniemy ludźmi, pozostaniemy także w swoich fizycznych ciałach, które zostaną z martwych wzbudzone, ale już jako doskonałe ciała, byśmy mogli w ten sposób odbierać wszystkie bodźce, które docierają do nas z zewnątrz, przez nasze zmysły i byśmy jak gdyby przywrócili ten pierwotny obraz w sobie stworzonego człowieka przez Boga na początku. Amen.